Kreatywność oceniana jest jako jedna z najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości i właściwie nie ma się co dziwić, no bo problemy, z którymi spotykamy się już na co dzień, a pewnie w przyszłości będzie ich jeszcze więcej bardziej rozwiniętych, wymagają bardzo często kreatywnych rozwiązań. Więc dzisiaj poćwiczymy kreatywność, poćwiczymy nasze twórcze myślenie. Przedstawię Wam trzy ćwiczenia, które kreatywność zwiększają. A zaczynamy sobie od rozgrzewki, no bo żeby móc coś ćwiczyć, najpierw trzeba się rozgrzać. Więc zaczynamy od pierwszego ćwiczenia rozgrzewkowego, które nazywa się co jest potrzebne do. Weźcie sobie kartkę, weźcie sobie długopis albo ołówek, tak żebyście mogli pisać. Może też być smartfon, może być komputer, grunt, żeby dało radę pisać. I teraz napiszcie możliwie jak najwięcej rzeczy, dajcie sobie na to chwilę, które są potrzebne do tego, aby upiec ciasto. 3, 2, 1, start. To jest ten moment, kiedy możecie zapauzować i wypisywać rzeczy, więc zróbcie to. Jestem bardzo ciekawy, ile rzeczy udało Wam się wypisać i w jakim czasie, więc możecie na przykład napisać do mnie wiadomość w mediach społecznościowych, jak Wam to poszło. I teraz pewnie co wyszło z tego ćwiczenia. Na początku zazwyczaj wypisujemy rzeczy, które są dosyć jasne, które są potrzebne do upieczenia ciasta i które mocno kojarzą nam się ze standardowym pieczeniem ciasta. Czyli pewnie mąka, czyli pewnie woda, czyli być może drożdże komuś przyszły do głowy, może jakieś owoce, które do tego ciasta dodajemy, czyli standard. Ale później napotykamy pewien sufit, no bo nagle nie mamy już co wypisywać. I wtedy nasz mózg zaczyna włączać właśnie pewne mechanizmy kreatywne. I dochodzimy do wniosku, że w sumie no, przydałaby się jakaś miska, przydałaby się łyżka, przydałby się może blender albo mikser, być może przydałby nam się gaz albo prąd i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli doszliście do takich rozwiązań albo do jeszcze bardziej skomplikowanych w stylu no, przydałyby się prawdopodobnie ręce, piekarnik, może ktoś do pomocy, może jakiś przepis, to już Wasza kreatywność ładnie została rozgrzana. Drugie ćwiczenie rozgrzewkowe jest jednym z moich ulubionych ćwiczeń, bo oprócz kreatywności ćwiczy też po prostu myślenie i polega na odpowiedzi na dosyć specyficzne pytania. Jednym z takich pytań jest zastanowienie się, co by było, gdyby na świecie nie było grawitacji. Czy byśmy zginęli, czy może byśmy się dostosowali do tego, czy może byłoby fajnie, czy może byłoby totalnie niefajnie, w czym by było dobrze, w czym by nie było dobrze i tym podobne. Więc włączcie swoje pokłady kreatywności i pomyślcie, jak by wyglądał świat, gdyby na świecie nie było grawitacji. Drugie pytanie, które warto zadać w tym temacie i które jest moim ulubionym pytaniem i uwielbiam zadawać je podczas prowadzonych przeze mnie treningów kreatywności, dotyczy pytania, co by było, gdyby ludzie przestali myśleć? Na początku zwykle w tym pytaniu nasuwają nam się negatywy. No byłoby strasznie źle na świecie, przecież no, oparliśmy całe swoje człowieczeństwo na tym, że myślimy. Nazywamy się Homo sapiens, czyli człowiek rozumny. A później do ludzi dochodzą też inne tematy w stylu w sumie czasem fajnie byłoby nie myśleć. Fajnie byłoby móc wyłączyć trochę to nasze myślenie, dać się kierować wyłącznie emocjom, dać się kierować wyłącznie nastrojom. Czy to byłoby dobre? Nie wiem. Chodzi o kreatywność. No i przechodzimy do pierwszego ćwiczenia rozwijającego kreatywność. To ćwiczenie nazywa się zdziwienia. Nazwa może kojarzyć Wam się z pewną audycją w radiu i rzeczywiście ta audycja trochę zakrawa o to ćwiczenie. Polega to mniej więcej na tym, że prowadzący audycję pyta swoich gości o zdziwienia, czyli co zdziwiło Cię w ubiegłym tygodniu. No i prowadzący wymieniają pewne tematy. Zazwyczaj są to tematy z racji tematu audycji związane z ekonomią albo z polityką. A ja zapytam Was o coś innego. To znaczy poproszę Was o to, żebyście stworzyli listę zdziwień. Wypiszcie możliwie jak najwięcej rzeczy, które Was dziwią na świecie. I niech to będzie lista otwarta, czyli nie zamykajcie jej jeszcze, tylko dajcie sobie na to czas. Być może jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc coś do tej listy dopiszecie. Drugie ćwiczenie na maksa kojarzy się z kreatywnością i ma dosyć kreatywny tytuł. Otóż nazywa się Strona 57. Do tego ćwiczenia będziecie potrzebować dwie książki, więc zgromadźcie je w tym momencie, a później otwórzcie je
na stronie 57. Zarówno jedną, jak i drugą książkę otwórzcie na 57. stronie. I kiedy już będziecie te książki mieć otwarte, wypiszcie najpierw z książki pierwszej, książki, nazwijmy ją sobie książka A, wypiszcie 5 dowolnych zdań. Następnie dokładnie to samo zróbcie z książką B, czyli ze strony 57 z książki B wypiszcie 5 dowolnych zdań. Teraz waszym zadaniem jest skomponować jak najdłuższe opowiadanie, które będzie się składać ze zdań z książki A i z książki B, które będą się przeplatać, czyli jedno zdanie z książki A i jedno zdanie z książki B. Spróbujcie to zrobić tak, aby rzeczywiście ta opowieść miała sens. A pamiętajcie, że dobra opowieść dodatkowo zwykle kończy się morałem. Ostatnie ćwiczenie jest bardzo proste. Na początku. Masz do dyspozycji 3 figury, kwadrat, koło i trójkąt. I teraz spróbuj z nich stworzyć jakieś rysunki. Czyli na przykład narysuj koło, na górze czapkę, która będzie się składała z trójkąta i tułów, który będzie się składał z kwadratu. Pierwszą już masz. Spróbuj stworzyć możliwie jak najwięcej. To ćwiczenie na maksa rozwija kreatywność i w pewnym momencie staje się naprawdę skomplikowane. No ale twój kreatywny mózg na pewno ci pomoże. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, że poćwiczyliście swoją kreatywność, że wasze zwoje mózgowe stały się na maksa kreatywne. Ćwiczcie i rozwijajcie tę bardzo ważną umiejętność przyszłości, a także starajcie się rozwiązywać problemy właśnie w sposób kreatywny. Do następnego.